Podstawową sprawą przed wypożyczeniem roweru, przed skorzystaniem z miejskiej wypożyczalni jest rejestracja w internecie na stronie www.nextbike.pl. Rejestrujemy się, przelewamy 10 zł i otrzymujemy swój numer PIN, który będzie nam potrzebny przy wypożyczeniu jednośladu. Po otrzymaniu tego numeru oczywiście możemy go sobie zmienić, dostosować tak, czy zmienić w taki sposób, by było go wygodnie zapamiętać. Kod po zarejestrowaniu się na stronie internetowej, kod, który otrzymamy, możemy wykorzystywać nie tylko w Opolu, tutaj w naszej opolskiej wypożyczalni rowerów, ale również we Wrocławiu, w Poznaniu i w Warszawie, gdzie firma Nextbike również ma swoje wypożyczalnie rowerów. Podobnie jak podczas ubiegłego sezonu, pierwsze 20 minut jest darmowe, za kolejne minuty do pełnej godziny zapłacimy 2 zł, a za następną godzinę 4. Rower wypożyczamy podchodząc do terminalu i wpisując nasze dane, to znaczy numer telefonu i PIN. Na ekranie terminalu pojawia się komunikat, prośba o podanie numeru roweru, który chcemy wypożyczyć. W tym momencie wyświetla się na ekranie kod, za pomocą którego będziemy mogli odpiąć zapięcie przy rowerze, który chcemy wypożyczyć. Może się zdarzyć, że tuż przychodząc do stacji i chcąc wypożyczyć rower, pojawi się komunikat bądź będzie naklejka, że stacja jest nieczynna albo jest awaria. I to zarówno gdy przychodzimy, bądź też gdy chcemy oddać ten rower, mamy kłopot z tym, by go zwrócić właśnie przez terminal. W takich sytuacjach zawsze możemy zadzwonić pod numer telefonu, który jest tutaj na boku roweru i zadzwonić, poinformować, w jakim miejscu jesteśmy. Osoba, która ten telefon odbierze w biurze Nextbike, zarejestruje ten rower jako oddany, a my będziemy go mogli zostawić i pójść dalej. Co ważne, rowerów nie musimy przypinać do tych mocowań, które są tutaj jakby naturalnie przy terminalu. Ważne, by ten rower przypiąć do jakiegoś trwałego elementu. To może być drzewo, może być słupek, może być latarnia. Mogą być jakieś balustrady. Zdarza się często tak, zwłaszcza tutaj na Placu Wolności, że tych rowerów jest naprawdę dużo. Jeśli nie ma miejsca, tak jak wspomniałem, nie przyjmujmy się tym, tylko ten rower tutaj pozostawmy. Możemy go również przypiąć do innego roweru, który tutaj już jest zaparkowany. Jeśli po wypożyczeniu roweru okaże się, że coś w nim nie działa, są wadliwe przeszutki, mamy problem ze światłem, jest przebita dętka, nie może się kręcić koło, w takiej sytuacji warto od razu zgłosić fakt usterki tego roweru. W zasadzie powinniśmy zgłosić tą usterkę pod numer telefonu, który jest tutaj w boku przyczepiony do tego roweru, ponieważ zaraz po wypożyczeniu odpowiadamy za ten rower i w systemie, w sytuacji, w której ktoś inny poinformuje, że jest jakaś usterka, to będziemy osobą odpowiedzialną za to, co się z tym rowerem stało. Ważne, wypożyczając rower, ważne, by, jeśli wypożyczamy go w kilka osób, ważne, by pamiętać, które zapięcie jest nasze. Widzę, że rowery mają te zapięcia wolne, więc możemy je sobie po prostu spiąć. Oczywiście zapamiętając numer, który nam pozwoli je odpiąć i wrzucić do koszyka. By pamiętać, że to zapięcie akurat jest z tego roweru, jest ważne, ponieważ potem mogą być problemy przy wypożyczeniu tego roweru po raz kolejny, jeśli te zapięcia nie będą pasować do modelu roweru. Przed jazdą możemy też sobie wyregulować siedzenie, w zależności od tego, jak nam jest wygodnie. Światła działają cały czas, więc też nie jest problem. I co? No i ruszamy w trasę.